Ej, guys, boję się, że go ubija, srać mi się chce, co robić? Marciatik! Live! Reklama! Siła widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki, oczywiście na NBA. Ja dawno reklamki nie nagrywałem, ale jest okazja pokazać, co tam nowego. Akurat do Elden Ringa, film z Elden Ringa, bardzo szybciutko tylko pokażę i można oglądać tego brudnego Radana. A więc tak, idziemy na NB, pyk. Oczywiście pierwszy link w opisie, zapraszam, zachęcam do kupowania z niego, jak coś. I od razu wam pokazuję na start, żeby pieprzenia nie było. Elden Ring, wpisujecie sobie DLC 132,29, porównanie na Steamie, 170 na Steamie. I tylko pokazuję, że można kupić taniej, jak masz ochotę. Masz ochotę napieprzać tego rada na tak jak ja, 60 godzin gierki, minimum. Ale to pierwszy level. Radzę go robić normalnym buildem. To tutaj macie Eldenik. No i tyle. Zachęcam. Pierwszy link w opisie. Jak coś też możecie sobie, jak nie chcecie Elden Ringa, gry, czekaj, bo to zmienili teraz kategorię gry, wszystkie oferty. I tutaj możecie sobie cena, gry, rodzaj, platforma i tak dalej, wiecie o co chodzi. W ten sposób nieraz gry za 5 zł szukaliśmy sobie i patrzyliśmy co tam jest. No i tu można sobie przejrzeć, może coś fajnego się trafić, wiadomo. Dawno gier za 5 zł, o, klasyczek, aha. Czekaj, co to jest? To jest Zbierz Bogów? Czy to jest 5 zł warte? Dobre pytanie. No ale można sobie przejrzeć. Oczywiście zachęcam. Dziękuję bardzo, że używacie Eneby. Bardzo, od bardzo dawna jest partnerem Eneba. Także ja dalej zachęcam do korzystania. I dziękuję, że używacie bardzo. I tyle. Oglądajcie sobie Radana w spokoju. Pa, pa. To dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Nie, ja przepraszam Lukiego, że ten, ale no... Nie grałem nigdy w tamtą gierkę i wiesz... Zostanę na tym, żeby bossa dobić, wybacz. Sam wiesz o co chodzi, bo sam na relanie syzyfowałeś, więc ty mnie rozumiesz. Chętnie zagram w coś innego, jak będzie. Ile już hitów weszło do tej pory? Może ktoś liczy hity, bo ciekawy jestem. Ile ja potrzebuję? Myślę, że 70 albo mniej. O kurde, nie to kliknąłem. 25 do drugiej fazy. To ja to na pewno 100 nawet nie potrzebuję. Ja nożami jak grałem. To tak. Tylko, że ja już je zmieniłem. Czemu już upadł? Uwaga.
Jeden bleed. Nie. Nie. Nie! Ściana jest za mną! Nie! Ja pierdziele, nie wierzę. Kasman dał na Goliborde 10 złotych. Wszystkiego Jadek, gratulacje na nowe życia. Ja pierdziele, ale mi się ręce trzęsą. Ja pierdziele, ale mi się ręce trzęsą. Ja pierdziele. Nie wierzę w to. Ja pierdziele. Chłopie, tak... Ręce mi się trzęsą, jak miał Parkinsona. Co jest w dupę? Jak ja mam to uspokoić? Dziękuję bardzo widzowie za potężne wsparcie. Gdyby nie wy, już chyba bym nie żył. Naprawdę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Plagblu. O kurde. Czekaj, puszczę jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystkie donaty. Ja pierdzielę, ile was. Dziękuję bardzo wszystkim. Przepraszam. Odcięło mnie chyba na chwilę. Jak mi się ręce trzęsą, co ja mam zrobić? Dziękuję, Blackblue. Ale co? Nie przejmuj się. Quinto, dziękuję bardzo. Za 25 dolarów. Dziękuję bardzo. Nie, widzowie, tak naprawdę to wy jesteście tu bohaterami. Naprawdę, gdyby nie wy, ja już dawno po prostu bym skoczył do pustego basenu na główkę. Ja naprawdę, gdyby nie wy, to ja bym chyba już oszalał, a na pewno bym tego nie zrobił, to jest pewne. A czy bym oszalał? Też pewne. 60 godzin bity, boss. Boże, ja naprawdę, widzieliście co ja uniknąłem na koniec? Wszystko, czym mnie zabijał przez całe 60 godzin, wszystko to uniknąłem ostatecznie.
Nie wierzę, no. Tyle godzin. Ja pierdziele, Boże. Muszę do mamy napisać, bo się mnie pytała 3 dni temu, czy zabiłem bossa i nie odpisałem. Zabiłem bossa na easy. Tylko 60 godzin zajęło. Sześćdziesiąt i pół. Szansa na pokonanie Radana. 1 do 1992. Dokładnie tak. Czyli? No duża dość. Dziękuję bardzo wszystkim. Jamra, Jamro, Abuin, Ib Diarin, Ib Omar, Khalid, Yezi, Black Blue Edit, Bach, Keeper, Tekamori, Taxman, Tomski. Dziękuję za donaty. I Widz, i Quinto, i wszystkim za suby. Widzę, że jest tego 1 000 000. Wogi w dupę, dziękuję ci za $100. Co jest w dupę? Dziękuję ci bardzo. Czy ciebie popieprzyło? Dziękuję ci bardzo. Trojan, dziękuję. Mike, dziękuję za subki. Karadil, Owo, Nol. Smaczny pączek, zasuba dla Bloody Dream. Glaruk the Dragon, dziękuję Seed za gifta. Dziękuję Sakata, Hagi, Zygota. Dziękuję, jednak będą wakacje z Wiedźminem. Praw ci się poziom podnosi, zrobisz go tak jak Gargulca? Ty właśnie, Widz pisał. Widz pisał, że go sraka ciśnie i nie wyczyć do kibla, bo się boi, że ubije. I ubiłem. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. 60 godzin toczenia głazu, Boże. Nie, widzowie. Ma ktoś shota z tego? Zobaczymy to jeszcze raz. Boże, widzowie, wiecie co jest najgorsze i zarazem najlepsze? Że nic w życiu już nie czeka mnie trudniejszego. Nic. Co ja mam teraz robić? Chyba go zabić pięściami. Jezus Maria. Black Blue, ja bym serio spróbował na 20 osiągach. Tak, o 7 dla peceta i dla wszystkich, którzy liczyli te dedy. 2000 dedów, 60 godzin liczenia. Bohaterowie. Widzowie, to jest jakaś abstrakcja. Dziękuję bardzo panowie i panie wszyscy za tą masę donate'ów, dupa was popieprzyło. To o mnie? Trudnego. Co tydzień siadaliśmy jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery, Jezus, że można w życiu wygrać ewidentnie bez układu, nadal że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny, przecież my dzięki tym transmisjom żyliśmy życiem zastępczym. Dziękuję bardzo. Był powodem ogromnej zbiorowej radości. Zdrowie, 60 mam godzin. Nadzieję, że tych młodych ja chyba w 70 przeszedłem. Ja w 70 godzin około, bo mniej, zabiłem wszystkie bossy z podstawki i większość, no chyba 5 z DLC nie zabiłem. W 70. A w 60 godzin zabiłem jednego tylko bossa tutaj. Jak to wytłumaczyć? Ale naprawdę, widzowie. On kastował te rzeczy, którymi mnie przez 60 godzin ładował w dupę. To była ostateczna próba. Ja uniknąłem najgorszych rzeczy, jakie on miał. Ostatecznie. No i w sumie tylko tego było trzeba, bo wcześniej zabijał mnie na tak podobnych próbach do tej. Właśnie tym. Wystarczyło tylko raz.
uniknąć i tyle. Ja pierdzielę, dobra, ty, ja bym go zabił jeszcze raz, wiecie? Na nasionkach zobaczył, ale nawet, może nie, że zabił, nie? Ale zobaczył, jak to wygląda. Ej, godziny są źle dodane. Złotych. Skoro taki z ciebie masochista, to dawaj na BD Boszy. 57,42. Płaci, jestem Żydem. Co jest w dupę? Coś popsuł Kalbinem zegarek. Wiesz, w 60 godzinach to niby nie jest problem, tak? Ale nie. Każda sekunda się liczy. Ale no, wie, na szczęście dałeś woda, bo gdybyś nie dał, to by była różnica 3 godzin, tak? Dobrze, że tego, że ty to ogarnąłeś. Czujesz spełnienie, że go pokonałeś, czy tylko cieszysz się, że w końcu nie musisz go bić? Czuję ogromne. Ale jednocześnie wydaje mi się, mimo tylu godzin, że to nie było takie trudne. Bo walka z nim była naprawdę płynna. Trudność jedynie polegała na tym, że bardzo długo trwała ta walka i ciągle trzeba było zacząć od nowa. Jakbym był na 2 hity, to wydaje mi się, żebym go zrobił dużo, dużo, dużo szybciej. Bo naprawdę często wystarczyło tylko ten jeden hit. A on mnie nawet w bańce, na drugiej fazie, w bańce mnie zabijał na hita. Tymi hitami, którymi mnie trafiał. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę